Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na drugą recenzję słuchawek od firmy Logitech. Tym razem przyjrzymy się troszeczkę droższemu modelowi, czyli Logitech G430. To są właśnie te słuchaweczki. Czym one się różnią dokładnie od 230, dowiecie się z osobnego filmu z porównaniem, natomiast dzisiaj przede wszystkim przetestujemy dokładnie mikrofon tych słuchawek oraz dołączoną do zestawu kartę USB, czyli taki niezależny układ dźwiękowy, dzięki któremu też cena tych słuchawek jest około 80 zł wyższa od modelu G230. Tak więc za chwilę poznacie wszelkie wady i zalety tego headsetu, posłuchacie mikrofonu, zobaczycie jak jest wykonany i jakie ma funkcje. A ceny tego headsetu oraz tańszego modelu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! No dobrze, więc przed nami Logitech G430, całkiem udany model. Jak widzicie, headset naprawdę dość duży, natomiast ważący 260 gram, czyli tak przystępny wagowo, nie za ciężki. Za chwilkę go sobie dokładnie obejrzymy, natomiast spójrzcie na początek na przewód. Przewód jest bardzo miękki, generalnie wygląda jak sznurek, naprawdę jest super. Ma on jakieś 3 metry, więc jest naprawdę długi. Mamy pilota. Tutaj jest potencjometr do regulacji głośności. Kręci się nim z lekkim oporem, więc można precyzyjnie sobie wyregulować to. Mamy wyłącznik mikrofonu w postaci suwaczka, też takiego dość ciężko chodzącego. Końcówki mamy gumowane, więc powinno to w jakimś stopniu zabezpieczyć kabel przed wyłamaniem się tutaj w tym elemencie. No i mamy klips do przypięcia do ubrania. Plastik, ale powiem wam, że widziałem tandetnie wykonane piloty, więc ten jest takim jednym z lepszych, ciekawszych. Podążając dalej, robi nam się masa kabla, ale mamy paseczek z rzepikiem, możemy sobie zorganizować nadmiar, bardzo fajnie. I na końcu kabelek rozdziela się na dwie żyły, oczywiście mikrofon i słuchawki, jak widzicie bardzo ładnie jest to oznaczone, bardzo czytelnie i kolory i obrazki, natomiast wtyki mamy niepozłacane, trzypinowe. I też integralnym elementem tego zestawu jest taki właśnie zewnętrzny układ dźwiękowy, karta dźwiękowa, którą podpinamy poprzez USB. Działa bez sterowników, ale ze sterownikami Logitecha mamy dostęp do takiego panelu sterowania, dodatkowych funkcji i przede wszystkim do funkcji 7.1 z Dolby Surround. Tak więc oczywiście karta jest po to, żeby podpiąć te mini jacki i wtedy możemy korzystać albo z układu USB, albo podpiąć sobie te słuchawki bezpośrednio do naszej karty dźwiękowej, DAC-a, wzmacniacza, cokolwiek mamy. A teraz rzut oka na same słuchawki. Powiem wam, że testowałem je naprawdę dość długo. I przede wszystkim model przyszedł do mnie już po testach, więc nie jest to nówka sztuka. Mimo wszystko myślę, że po testach ma się naprawdę dobrze. Zobaczcie, mam naprawdę szeroki pałąk górny, plastikowy. Elastyczny, nie łamie się nawet przy mocnym wyginaniu. Mamy bardzo miękką poduchę obitą materiałem oddychającym. Tak samo jak na nausznikach, zobaczcie za chwilkę. Zobaczcie, słuchawki, regulacje mają naprawdę dużą. Rozciągają się potężnie. I mamy tutaj solidne metalowe prowadnice, szerokie przy okazji, dobrze zakotwiczone. Więc naprawdę myślę, że ciężko by je było złamać. Posłuchajcie. Troszeczkę minimalnie skrzypią, ale już przy tak wyeksploatowanym egzemplarzu i tak jest super. Niektóre nowe słuchawki skrzypią o wiele, wiele głośniej. Elementy tutaj plastikowe również z dobrego materiału. Następnie mamy uchwyt, w którym zamocowano obudowy przetworników i przetworniki. Same słuchawki wyginają się aż tak, więc możemy je sobie łatwo zakładać, zdejmować, dopasować też do naszych uszu. No i te elementy wykonane są fajnie. Mamy niebieski kolor materiału, tutaj obwódki i przewodu. Bardzo fajnie to współgra. Logo Logitecha też fajnie tutaj zdobi całość. Jak widzicie, wszystko to mamy dość solidnie poskręcane. No i tworzy to fajną całość. Jak sobie zajrzymy do środka,
to mamy naprawdę duże przestrzenie wycięte tak pod ucho, kształt ucha, dlatego uszy chowają się całe, nawet moje, więc nie ma z tym problemu. I też jak zauważycie, jest ta przestrzeń dość głęboka. A na zewnątrz mamy materiał i naprawdę dość miękkie wypełnienie, gąbkę. Jest to memory foam, natomiast nie ubiło się, jak widzicie, po długich testach, dlatego myślę, że materiał całkiem fajny. Pod spodem przetworniki 40 mm zapewniające przenoszenie dźwięków w paśmie od 20 Hz do 20 kHz. Oporność słuchawek to 32 ohmy, czyli taki standard. Natomiast czułość to 90 dB. Jeśli chodzi o te pady, nie wiem, czy można go dokupić, prawdopodobnie można, natomiast nie ma tutaj większego problemu, żeby je zdjąć, wyczyścić porządnie. Może nawet da się to wyprać bez większego problemu i odzyskają one nowość, świeżość. Pod spodem, jak widzicie, mamy już plastik, czyli obudowę przykręconą i tutaj pod tym materiałem są przetworniki. I ostatnia rzecz warta pokazania to mikrofon słuchawek, który jest w ten sposób rozkładany, chowany i jest on na takim gumowym przegubie, więc możemy go sobie dogiąć. Jeśli chodzi o pasmo mikrofonu, to jest to od 50 Hz do 20 kHz przy czułości minus 40 dB, więc całkiem ok. Mikrofonu posłuchacie sobie w części poświęconej testowi mikrofonu oczywiście. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o wygląd i jakość wykonania tych słuchawek. Moim zdaniem jest to naprawdę przyzwoity model pod względem konstrukcyjnym. Ok, rozpoczynamy w tej chwili nagrywanie na mini jackach. Słuchawki podłączone są bezpośrednio do płyty głównej. Jest to płyta główna firmy Gigabyte serii Gaming 5. No i w tej chwili dźwięk, że tak powiem, surowy, bez żadnych efektów. Teraz sobie włączę jeszcze dwa efekty, takie jak tłumienie zakłóceń oraz usuwanie akustycznego echa. No dobrze, w tej chwili mamy włączone te ulepszenia. Myślę, że głos się zmienił, nie ma szumów. Z tym, że czasami włączenie tych ulepszeń powoduje taki metaliczny głos, zależy to dużo od mikrofonu. Natomiast sama jakość mikrofonu w dużej mierze zależy od tego, do czego podłączamy mikrofon tych słuchawek. Czy bezpośrednio do płyty głównej, jaka to jest płyta, jaki to jest układ dźwiękowy, czy do zewnętrznej karty dźwiękowej, które na ogół ten dźwięk z mikrofonu przetwarzają dużo lepiej, nie łapią szumów. Dźwięk jest po prostu wyraźniejszy, mocniejszy. No dobrze, przechodzimy teraz do dalszej części, czyli do testu przy pomocy rejestratora cyfrowego. No dobrze, w tej chwili mikrofon mam podłączony pod rejestrator cyfrowy Tascam DR05, czyli sprzęt za około 400 zł, potrafiący nagrywać dźwięk naprawdę w bardzo fajny sposób, bez żadnych szumów, zakłóceń, więc mam nadzieję, że w tej chwili jakość dźwięku się poprawiła. Ale pamiętajcie, podłączając do komputera nie będziecie mieli takiej jakości dźwięku jak na cyfrowym rejestratorze, chyba że macie naprawdę dobrej jakości płytę główną lub zewnętrzną kartę dźwiękową, jakiegoś Soundblastera czy Xonara, które naprawdę cicho, bez szumów łapią dźwięk z mikrofonu. To by było na tyle, a teraz przechodzimy do kolejnej części testu mikrofonu, czyli testu układu dźwiękowego słuchawek Logitech G430. I w tej chwili nagrywamy już poprzez USB, poprzez tą zewnętrzną kartę dźwiękową dołączoną do zestawu ze słuchawkami. Myślę, że poziom dźwięku, głośność jest dużo większa, ponieważ na układach USB wychodzi to lepiej niż na mini jackach. Jest po prostu większa moc sygnału. W tej chwili mam jeszcze wyłączoną opcję redukcji szumów tła. Ja to sobie jeszcze teraz szybko włączę. Ok, automatyczne usuwanie szumów w tym momencie jest już włączone, więc możecie porównać, czy jest jakaś różnica, czy na przykład mniej słychać pracujące wentylatory, pracujący komputer i takie odgłosy zewnętrzne spoza tutaj moich ścian. Tak więc test mikrofonu wyszedł dość długi, no ale trzeba było pokazać ten mikrofon w kilku wariantach. Jak widzicie też, mikrofon jest elastyczny, można go sobie dogiąć, można go mieć naprawdę blisko ust, ale wtedy powstają czasami przedmuchy, więc lepiej mieć go w takiej średniej odległości, żeby nie wychwytywał chociażby naszego oddechu. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o test mikrofonu. Przechodzimy do dalszej części recenzji. No i moi drodzy, w tej chwili rzut oka na oprogramowanie słuchawek Logitech G430. Oczywiście Logitech Gaming Software niezbędny. Instalujemy i mamy taki oto obrazek ze słuchawkami. Możemy odpalić sobie taki equalizer, tony wysokie, niskie sobie podnieść. Na przykład do gier można wyregulować wyłącznik dźwięku.
wyłącznik mikrofonu i mamy zaawansowany korektor, gdzie możemy już pobawić się wszelkimi poziomami dźwięku. Następnie mamy panel Dolby Surround, gdzie możemy włączyć ten dźwięk Dolby i pobawić się tutaj ustawieniami, chociażby zmniejszyć sobie lub zwiększyć siłę tego surround. Po prostu wyregulować to tak, jak chcemy. Jeśli chodzi o jakość wykonania i komfort użytkowania, to jest dokładnie tak samo jak w przypadku modelu G230. Słuchawki ważą bardzo podobnie, bo jakieś 260 gram, czyli taka waga średnia, i są wykonane praktycznie tak samo. Tak więc materiały są dobrej jakości, słuchawki są wygodne. Duży plus za metalowe prowadnice, szerokie prowadnice, masywny pałąk oraz bardzo duże przestrzenie nauszników, które po prostu zakrywają nam całe uszy. Materiał, którym pokryta jest gąbka, też jest fajny, oddychający i można go wyczyścić. Więc pod tym względem na pewno wysoka ocena dla tych słuchawek. Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, mamy tutaj osobny układ dźwiękowy, czyli tą kartę USB, dzięki której zyskujemy dostęp do panelu sterowania, do oprogramowania. Możemy tam włączyć sobie dźwięk 7.1 wirtualny w standardzie Dolby Surround, więc nie taki pierwszy, lepszy emulator dźwięku 7.1, tylko już z certyfikatem. No i mamy też wtedy funkcję niwelacji zakłóceń mikrofonu. Jak to wypadło w praktyce, słyszeliście w teście mikrofonu. Co do samych słuchawek, co do jakości dźwięku, powiem Wam tak. Jakość na mini jackach zależy w dużej mierze od tego, do czego podłączymy. Czy to będzie bezpośrednio komputer, płyta główna, jakiś słaby układ zintegrowany, czy może jakaś zewnętrzna karta dźwiękowa, czy DAC. Wtedy jakość dźwięku jest dużo lepsza. Słuchawki dobrze sprawdzają się do posłuchania muzyki. Nie są to oczywiście słuchawki dla audiofilów, ale uwierzcie mi, że są dużo gorsze sprzęty. Tak więc pod tym względem jest ok. Natomiast co do grania w gry, dokładnie tak samo jak w przypadku G230, ten dźwięk w grach jest mocny, realistyczny. Odgłosy takie jak wystrzały, wybuchy są też realistyczne, więc bardzo fajnie to oddaje całą taką gamę dźwięków pola bitwy wirtualnego. No i pozycjonowanie jest naprawdę dobre. Już w trybie stereo możemy się dobrze zorientować, z której strony nadchodzi zagrożenie. Co do karty USB, moim zdaniem nie jest to karta najwyższych lotów, ale jest to zestaw, który może spokojnie posłużyć na przykład posiadaczom laptopów, zapewni po prostu lepszy dźwięk niż karta wbudowana w płytę główną laptopa i w grach sprawdza się całkiem nieźle. To 7.1 faktycznie rozszerza nam tą scenę dźwiękową i gry, i wszelkie dźwięki środowiskowe z gier naprawdę są wzmocnione, są bardziej szczegółowe, są wyraźniejsze. Jeśli chodzi o muzykę, to osobiście nie lubię słuchać muzyki z takimi efektami 7.1, nie jest to dla mnie żadna rewelacja, dlatego w tej kwestii nie polecę tej karty. Lepiej sobie wyłączyć dźwięk Dolby Surround i słuchać po prostu w stereo utworów muzycznych. No i teraz pytanie, czy dopłacać te 80 zł do wersji G430, czy brać G230. To też omówimy szerzej w filmie z porównaniem, natomiast moim zdaniem 430 bardziej dla użytkowników laptopów oraz dla posiadaczy komputerów tylko z płytą główną, z jakimś słabym układem Realtek'a zintegrowanym, wtedy takie USB może się przydać. Jeśli natomiast macie jakiś porządny sprzęt, DAC, wzmacniacz, czy po prostu porządną kartę dźwiękową zewnętrzną, czy w komputerze, to myślę, że nie warto dopłacać do tej karty dźwiękowej na USB i brać model na mini jackach.
czy ten G230, czy jakiegoś innego producenta, zawsze zaoszczędzimy trochę kasy. No, co do słuchawek, to ogólnie wystawiam im wysoką ocenę, ponieważ podobnie jak model 230 w testach sprawdziły się naprawdę dobrze. Jeśli chcecie sprawdzić ceny tych słuchawek, to macie w opisie filmu. Za chwilę jeszcze ocena końcowa. Na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam też na mojego Facebooka oraz wchodźcie często na kanał, bo co chwilę coś się dzieje. Pozdrawiam Was, cześć!